słuchacz Tygodnik Wałbrzyski. Jarosław Buzarewicz, szef Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, jest dzisiaj gościem telewizji Wałbrzych. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. W świątecznym nastroju, panie dyrektorze? W świątecznym, chociaż pogoda taka bardziej wielkanocna. Wielkanocna, ale świąteczny jarmark na Wałbrzyskim rynku od tego poniedziałku rozkręca się na całego. Rzeczywiście czuć święta już na Wałbrzyskim rynku, czuć święta również w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury. Przeszło 1000 aniołów przepięknych otrzymaliśmy, ale myślę, że o aniołach powiemy za chwilę. Za chwileczkę. Natomiast wszystkich mieszkańców Wałbrzycha, a także gości Wałbrzyszan, którzy na święta wybierają się tutaj do nas, zapraszamy na Wałbrzyski rynek. Tam trwa jarmark świąteczny. Możemy robić zakupy aż do 24 grudnia. Możemy kupić ozdoby świąteczne. Są również prezenty. Są również przepyszne potrawy, które powinny znaleźć się na wigilijnym stole. Dzisiaj uruchomi się stoisko garmażeryjne. Będą przepyszne pierogi, uszka, będą również krokiety. I będzie się unosił zapach barszczu nad Wałbrzyskim rynkiem. Będzie unosił się, ale barszcz też będzie, o tym tak za chwileczkę powiemy. To 21 grudnia podczas koncertu kolęd. Jak i również miody, wyroby wędliniarskie, przepiękne wyroby z lnu przyjechały tutaj również do nas do Wałbrzycha. Warto się pojawić. Ja myślę, że każdy na pewno coś dla siebie wybierze albo dla swoich bliskich, bo tak jak powiedziałem, można kupić naprawdę wspaniałe prezenty. Tym bardziej, że często jest tak, że w tym przedświątecznym amoku tak naprawdę nie wiemy, co mamy kupić jednej czy drugiej osobie z bliższej lub dalszej rodziny i wizyta na jarmarku świątecznym w Wałbrzyskim rynku może nam jakiś pomysł po prostu na podsunąć. Pewno, na pewno. Jeżeli odwiedzimy handlowców, to coś wybierzemy dla swoich bliskich. Jarmark, kulminacja praktycznie jarmarku, chociaż można kupować aż do samej Wigilii, to właśnie 21 grudnia, wówczas na rynku duży, przepiękny koncert kolęd, wówczas też symboliczna Wigilia miejska. Podczas koncertu kolęd 21 grudnia, który rozpocznie się o godzinie 15, potrwa do około godziny 18, będziemy mogli zobaczyć gości z Czech. Przyjeżdża do nas z Hradec Kralove czeski chór Kantelina z Adalbertinum. Jest to zaprzyjaźniony z nami ośrodek kultury, jak i również wystąpi kapela góralska Janicki z Czarnego Boru, ale wysłuchamy przepięknych świątecznych aranżacji w wykonaniu Justyny Pieli. Justynę pamiętamy. Justyna jest laureatką projektu Wałbrzych ma talent. Justynę mogliśmy zobaczyć także podczas Dni Wałbrzycha. Zaśpiewała na scenie razem z Demono. To właśnie ona razem z Demono zaśpiewała na scenie. I uwaga, na naszej stronie internetowej jest link, gdzie możemy zobaczyć Justynę, jak wykonuje właśnie piosenkę z Demono podczas Dni Wałbrzycha. I proszę głosujmy, bo być może uda się, że Justyna nagra piosenkę z Andrzejem Krzywym. O, to by było też fajne wyróżnienie dla tej zdolnej Wałbrzyszanki. I podpowiem jeszcze, że Justynę zobaczymy także podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już 8 stycznia. Ale orkiestrze też za chwilę. Mamy kolędę na Wałbrzyskim rynku. Oprócz strawy duchowej będzie też strawa dla ciała. Będzie miejska wigilia. Będzie unosił się przepiękny zapach świątecznych potraw. Każdy, kto przyjdzie na Wałbrzyski rynek, bo tych potraw będzie przygotowanych bardzo dużo, otrzyma jakiś wspaniały świąteczny przysmak. Będzie to również czas na złożenie sobie życzeń. To będzie taka chwila wytchnienia w tej gorączce przedświątecznych zakupów, w tej takiej właśnie gorączce świątecznych porządków. Będzie się można na chwileczkę zatrzymać i już taki przedsmak prawdziwych świąt, prawdziwej Wigilii poczuć w samym centrum miasta. Zapraszamy serdecznie. Ja mam nadzieję, że nawet trochę popruszy. No, byle nie za dużo. Byle nie za dużo. Wałbrzyski Ośrodek Kultury i czas Świąt Bożego Narodzenia to także już słynna na cały kraj impreza anielska. Anioły muśnięcie skrzydeł. Tak. W tym roku rekordowa ilość aniołów, dokładnie 1038 prac spłynęło do Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury z całej Polski. Tych miejscowości mógłbym wymieniać tutaj bez końca. Jury wybrało te najpiękniejsze. Najpiękniejsze prace prezentujemy w Galerii 48 Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na Białym Kamieniu, ale również te najpiękniejsze prace wystawimy na licytację podczas styczniowej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wcześniej będzie można zobaczyć je także w internecie na stronie internetowej Wałbrzych dla WOŚP. Prace są przepiękne, są wykonane różnymi technikami. Powiem szczerze, wszystkie musiały być rozłożone w trzech pomieszczeniach i mieliśmy ogromny problem. Jury miało ogromny problem, aby wybrać te najpiękniejsze z najpiękniejszych. Były też takie prace zaskakujące? Były prace zaskakujące. Każdego roku zaskakują nas prace przygotowywane przez niepełnosprawnych.
I te wszystkie prace będzie można oglądać i w internecie, w Galerii 48 wokół. Będzie je można także kupić podczas licytacji w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Wałbrzychu. Wszystkich prac niestety nie możemy zaprezentować. Mhm. Nie mamy fizycznie takiej możliwości. Ale w internecie jak już będą. Powiedziałem, przeszło 1000. W internecie pokażemy te najładniejsze, te, które wystawimy podczas aukcji na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Bo też warto przypomnieć, że WOK właśnie koordynuje orkiestrowe granie w Wałbrzychu. Sztab już działa. Ostatnie miejsce dla wolontariuszy chętnych jeszcze by się znalazły? Sztab Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury rozpoczął swoją pracę kilka tygodni temu. Mhm. Szefem sztabu został Maciek Dziuba, także we wszystkich sprawach sztabowych proszę z nim bezpośrednio kontaktować się. Bądź z nami, z Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury. W zasadzie blisko już 80 osób zgłosiło się do nas. Te 80 osób będzie kwestować 8 stycznia na Wałbrzyskich ulicach podczas Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury. Są jeszcze, ale to naprawdę pojedyncze miejsca. Mhm. Także czym prędzej zapraszamy do Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury. Proszę zebrać ze sobą zdjęcie, legitymację szkolną, PESEL, dowód osobisty i tam dopełnimy formalności, aby móc wydać identyfikator. I mam nadzieję, że przeszło 80 tysięcy uda nam się 8 stycznia tyle było w ubiegłym zebrać. Roku. Tak, w ubiegłym roku wszystkie sztaby działające w Wałbrzychu, jak i również z licytacji udało się zebrać przeszło 80 tysięcy złotych. W tym roku, przypomnijmy, gramy 8 stycznia w niedzielę, zbieramy pieniądze na pompy insulinowe dla kobiet w ciąży i na nowoczesny sprzęt dla ratowania życia wcześniaków. W skrócie gramy z pompą. Tak, rzeczywiście będzie to impreza z ogromną pompą. Zapraszamy przed Galerii Wiktoria, a także w dolną część Galerii Wiktoria. Główną gwiazdą tegorocznej akcji Wałbrzych dla Woźby będzie Paweł Kukiz, który przyjedzie do nas wraz z zespołem Piersi. Zaprezentuje się między innymi właśnie wspomniana Justyna Piela. Będą także inne koncerty w wykonaniu miejscowych grup. Będą pokazy taneczne. Będzie pokaz ratownictwa. Będzie nauka bezpiecznej jazdy. Będzie punkt medyczny. Wiele, wiele wspaniałych atrakcji. Ten program cały czas jeszcze się rozbudowuje. Cały czas zgłaszają się do nas osoby chętne, chcące współpracować właśnie z nami, z Fundacją Jurka Owsiaka 8 stycznia. Także zapraszamy bezpośrednio do nas. Na pewno dla każdego znajdzie się miejsce. I oczywiście o godzinie 20 nie może w Wałbrzychu zabraknąć widowiskowego światełka do nieba. Zapraszamy na pokaz pirotechniczny. Będzie jasno. Będzie jasno, będzie bardzo uroczyście, będzie głośno. Będzie tak, jak Jurek Owsiak sobie życzy, z ogromną pompą. Warto przypomnieć, że dobrze uczestniczyć i w tych kwestach, i w aukcjach, bo z tych kwest i z tych aukcji żywe pieniądze przeznaczane na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy wracają do Wałbrzycha, wracają do wałbrzyskich szpitali, bo tego sprzętu i w szpitalu dziecięcym, i w szpitalu dla noworodków jest strasznie dużo, naprawdę. 120 tysięcy osób razy 1 zł. To jest 120 tysięcy, które możemy przekazać fundacji. A tak jak pan powiedział, naprawdę, sprzętu trafia do wałbrzyskich szpitali bardzo, bardzo dużo. Bardzo długo byśmy kwestowali tylko i wyłącznie, jeżeli chcielibyśmy ten sprzęt samodzielnie sami kupić w Wałbrzychu. I co ważne, już niedługo także w internecie pokażemy złote serduszko, po raz kolejny przygotowane przez wspaniałego człowieka, osobę o ogromnym sercu, wałbrzyskiego mistrza złotnictwa Grzegorza Śmigla. I to serce również 8 stycznia będziemy licytować przed głównym koncertem, przed koncertem Pawła Kukiza wraz z zespołem Piersi. I mam nadzieję, że kilkanaście, a może kilkadziesiąt tysięcy uda nam się za to serce otrzymać. Drodzy Państwo, początek stycznia w Wałbrzychu będzie więc naprawdę gorący. A przed tym początkiem roku warto zajrzeć na wałbrzyski rynek, bo tam jarmark świąteczny, tam 21 grudnia miejska wigilia i przepiękny koncert kolęd. Warto też odwiedzić Galerię 48 wokół, bo tam można zobaczyć najpiękniejsze anioły, które z całej Polski przyleciały właśnie do Wałbrzycha. Warto i warto również odwiedzić Piaskową Górę. Tam trwają właśnie cały czas warsztaty. Na tych warsztatach uczymy, jak wykonać kartkę świąteczną, a także inne świąteczne ozdoby. Muszę panu powiedzieć, że zainteresowanie jest ogromne, co nas bardzo cieszy.
nie szukamy już dzisiaj gotowych wyrobów na sklepowych półkach, w marketach, ale również chcemy jakąś swoją część, chociażby właśnie w kartkach, chociażby właśnie w ozdobach świątecznych przekazać. Także na pewno ten pomysł będziemy kontynuować i już teraz zapraszam na warsztaty wielkanocne. Będziemy wykonywać też wokół pisanki, kraszanki, a może nawet i wielkie, ogromne palmy świąteczne. Zobaczymy, zapraszamy. Wszelkie szczegóły na stronie internetowej wok.walbrzych.pl. Tam wszystkie szczegóły także na temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i wałbrzyskiego finału, który już 8 stycznia przyszłego roku w naszym mieście. Dziękuję bardzo. Jarosław Buzelewicz, szef Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, dzisiaj gościł w telewizji Wałbrzych. Dziękuję za wizytę w studio. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w plenerze. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.